Co się dzieje każdego dnia? O! Spartiatics! Yeah, boy! Księżyc się rusza. Ty, każdego dnia jedna osoba na planecie staje się milionerem dzięki loterii. Czyli ile jest ludzi? 8 miliardów? To jest 1 na 8 miliardów, żeby wygrać na loterii? Dziennie. 7? No, od razu większe szanse. Czuję, że jutro wygram. Chyba zacznę napieprzać. Kobieta dziennie myśli 10 razy, a chłop to... CO?! Nie, to jest scam. Chyba zera za... Cześć, co to jest? Ktoś raz na 40 sekund gdzieś na świecie popełnia samobójstwo? Ja pieprzę. Dwadzieścia dwa dzieci ginie dziennie gdzieś na świecie. W sensie porywają 22 dzieci porywają na świecie dziennie w dupę dwa. Co? Jak to jest możliwe? Tak dużo? Co jest? Sto trzydzieści osiem tysięcy małżeństw dziennie. 150 ludzi umiera dziennie. Ty! 270 tysięcy rekinów umiera dziennie? Co to w dupę jest? Ty, to są prawdziwe rzeczy? Boże. Patrzcie, w Wielkiej Brytanii co 9 minut kradną auto. Super kraj. Trzy miliony drzew się... Co? 70. McDonald's sprzedaje 75 burgerów na sekundę? Zapomnieli dopisać, że w samym USA, ty. No. O! 15 milionów ludzi ogląda Twitcha codziennie. Ty, w sumie jak na to, że to jest globalna platforma, to to nie jest dużo, tak szczerze. To Twitch jednak jest dość mały w porównaniu do YouTube'a. Nawet taki mikroskopijny. Ty, YouTube'a to pewnie... Ja nie wiem, ty, YouTube'a ile możesz oglądać dziennie ludzi? Ty, kilkaset milionów, nie? Codziennie. Ja pierdzielę, no nie jest to możliwe. 2 miliardy? Jeff Bezos dziennie zarabia 215 milionów.
Ja pierdziele. I to dolarów. Prawie miliard ludzi idzie codziennie spać głodnymi. Smutne, nie? Widzowie, mam nadzieję, że wyjecie coś przed spaniem, a nie idziecie spać smutni i głodni. O, jest YouTube. W 5 miliardów wyświetleń jest dziennie na YouTubie? Ja pierdzielę, co? No ale jedna osoba zrobi ileś tam wyświetleń, prawda? Pięć bilionów, ale bilion to jest po angielsku miliard. Afryka ma co? Ja pierdzielę, co ty pieprz... Co ty gadasz? Nie pisz tak. To nie, to chodzi o cały świat. Ja pierdzielę, ty hazard jest spory na świecie widzowie. Trzeba w to wejść od jutra. Co się stanie po obejrzeniu tego filmiku? Co to jest? Jak do końca tego filmu widzowie, będzie 1/10 trzęsienia ziemi na świecie. Ten film trwa 3 minuty. Stalkera, czy będę grał? Jakiego Stalkera? Co to w dupa jest? Ty do końca tego filmiku, który trwa pieprzone 3 minuty, 15,5 tony jedzenia ludzie zjedzą, ale jednocześnie 15 dzieci umrze z głodu. To jest możliwe. Piętnaście i pół tony to za mało na 3 minuty jedzenia w Ameryce. Nie, nie, nie. Masz rację, Kazet. Chyba to trzeba szybko zrobić. Na końcu tego filmu 570 rekinów ludzie zabiją, a do końca tego filmiku rekiny zabiją tyle ludzi. Zobaczcie ile. N-word? Gdzie? Gdzie jest N-word? Nie pauzuj, bo wtedy więcej ludzi umrze z głodu. Właśnie nie, jak ja spauzuję ten film, bo go nie obejrzymy do końca, nic z tych rzeczy się nie wydarzy. Bo to jest, zobacz, co się stanie, kiedy obejrzysz ten film do końca. Właśnie o, uratowaliśmy widzowy świat. Przez 3 minuty filmiku 1,5 tysiąca godzin filmów na YouTube zostały wgrane. Jakiego N-worda chodzi? Możesz napisać Mario? Widzisz jakiegoś N-worda? Był N-word wcześniej? Ja pieprzę, widzowie! To nie jest N-word. Co prawda wy tego nie możecie napisać ani ja, ale to nadal nie jest N-word. Tu chodzi o kraj.
Do końca tego filmiku McDonald's sprzeda 13,5 tysiąca burgerów. Co się dzieje? W Ameryce do końca życia co? Człowiek traci 47 kilo skóry? Ty, jakby tak odkładać tą skórę do jakiegoś pojemnika i na starość sprzedać, wiesz, żeby porobili kurtki, to ile by było pieniędzy? No co, no, o emeryturę trzeba walczyć w Polsce, co ty myślałeś? Nawet skórę będę sprzedawał z siebie. No, trzeba se radzić. Kim Kardashian może co? Zarobić 10 kadolków jednym tweetem? Ty, ona jest znana przecież. To 10 dolarów dla niej to jest, wiesz, jak dla nas, nie wiem, zamówienie McDonald's. Nie, dla niej to jest mniej. Jak dla nas, nie wiem, kupienie Zozo. Nie. Jak dla nas kupienie w dupę, nie wiem, ty. Czego? Znalezienie 5 groszy na ulicy. To jest dla niej 10 kadolków. Nie, jeszcze mniej. Ja pierdzielę, nie wiem. Nawet nie wiem, ile to. Dla niej 10K to jest takie nic, rozumiesz? Jak znaleźć jeden grosz w gównie? No może. Patrz, Coca-Colka, balona na łeb. No nie wiem. Folki się może ta. Co to jest? O co tu chodzi? Co to jest, widzowie? Utrata masy, no widzę, ale jak na jakiej zasadzie, co to jest? Słońce się tak pali podczas 3 minut? Ile się będzie tak palić jeszcze na oko? Ile na oko się jeszcze tak będzie palić? Bo nie wiem, czy zdążę streama zrobić do końca. Kilka miliardów lat? Tydzień? Dożyjemy? Widzowie, przedłużany stream to kiedy się słońce nie spali, co wy na to? Może to się zaraz wydarzyć, się przestraszyłem. Rzeczy, które się pojawiły najwcześniej w internecie. Patrzymy to? To. Bo TF jest na obrazku, TV tak zwane. Trzeba zerknąć. Czy tym razem, co tym razem TV odpiewcza. W 69 wprowadzili. Ty w 70 już takie coś było? To jest jakiś skam. Miliony lat jeszcze będzie się słońce spalać? O kurde, to jednak nie przedłużamy. Emotki w 82?
Te streamy powstały w 91, widzowie. Takie to jest stare. Dla starych dziadów jest streamowanie. Ledwo streamy powstały i już to show up. Blogi 94. Patrz, widzisz to? Od tego roku pieprzeniec łysy zarabia tyle pieniędzy na minutę, co ty przez całe życie. Rozumiesz? Chora sprawa. O, memy. 96. Piękny rok. O, Wikipedia, widzowie, 2000... Ty, w 2000 nic się nie działo, ale nuda była. Podcasty? Takie stare są? Ty, długo zajęło, zanim się przebiły. Tak, wiecie, bo teraz są giga popularne. No nie wiem. Kubulek, zobaczymy. Ty, to, ale... To był Netflix 2007, czy to było co innego po prostu? Twitch! Co jest? Nic się później już nie działo? Z którego roku jest ten film? 2K21! Ty śmieciu! Co ty za gówniany filmik zrobiłeś? Ale gówno ten film! Ty chłop, ile lat przeskoczył? Ale gównem jest ten film. Nie, chłop se przeskakuje po 50 lat z jednej rzeczy na drugą. Zirytował mnie. Ranking mamusiek tu jest. Chyba musimy zobaczyć. Dla widza. Bo co? No wyświetliło się, to czemu by nie włączyć, prawda? Co to jest? Matka cię okłamuje? To zawsze? Ty, czekaj, o co tu chodzi? Co to jest? Bierze cię do lekarza. A to chodziło o Mikołaja. Co druga matka ma pracę, nice. Co trzecie nie umie używać laptopa, czy komputera, czy jakiejś technologii, nie wiem, telefon umie. Wie, gdzie wszystko jest. To chyba częściej niż co trzecia. O, dobrze gotuje. To też częściej na pewno. Sprząta ci w pokoju. Co szósta rozmawia z tobą na różne tematy. O kurde. W Polsce raczej jeszcze rzadziej. Co pięć tysięczna. Witam, Xenon, dobrze. Nieprawda? Co ty pieprzysz, jaka nieprawda? Za dużo emotek? Co to jest?
wie, kiedy kłamiesz. Bije cię matka? Nie, to chyba tylko takie lekkie. Zapomina twojego imienia. Co 14. Co 17 matka nie krzyczy na ciebie. Ale nigdy nie krzyczała. Twoja zapomina, jak się nazywasz? Jezus Maria. Co 36 jest milfem. Kurde, jak rzadko. Ciekawe, czy za 20 lat te statystyki się poprawią. Czemu tak rzadko? Dokładnie. Co 53 czytała 50 twarzy Greya. Co 60. Wyobraź sobie połączenie, kombo. Twoja mamuśka używa TikToka i jest milfem. Ja pieprzę. Co się wtedy dzieje? Kurde, cofnąłem kawałek. Ile matek jest gorących w swojej okolicy? Chyba za bardzo cofnąłem. Co 67 mapkę przyłapujesz, że ojca zdradza. Jo pierdziele. Jezus Maria. O ja pierwszy. Ciekawe, co się wtedy robi, ty. Twoja to 1 na 230 i co wtedy zrobiłeś? Thank you for watching today's video. Przyłączasz się? No dobra. Dobra, zobaczmy jeszcze to gówno. Idziemy te quiz zobaczyć. Jednego McLarena da się kupić za milion. Ze starym przyjdziesz, tym lepiej. Co? Dobra, widzowie, wolelibyście w kosmos mieć przejażdżkę, przelot, czy kupić sobie McLarena, żeby jeździć? Co byście woleli? Kosmos? Cztery domy za milion dolarów, a jednocześnie za milion dolarów masz kawalerkę w Warszawie. 18 metrów. Niezłe ceny. W Ameryce chyba lepsze życie. Kilogram złota. Nie, 17,5 kilo złota. Mac Pro? Ile to gówno kosztuje? Ty, to ma 1,5 terabajta RAMu. Co?
Co to jest za komputer? Co to jest? Lot pierwszą klasą do Los Angeles, 70 takich, ale to jest drogie, ja pierdzielę. Na co ci jest, lecisz tym pieprzonym samolotem, to lecisz do punktu, tak, z punktu A do B. Po co ci też te wygody wszystkie, skoro to jest na chwilkę tylko? W sensie wiesz, no jak masz pieniądze, no ale to i tak wypieprzasz w błoto. To tylko, słuchaj, wiesz kto, albo, słuchaj. Takie rzeczy są niemożliwe dla zwykłych ludzi. Wiesz czemu? Takich, co się sami dorobili. Bo jak jakiś chłop się sam dorobił, to on wie, że jak nie wyda tego, to on wie, jak to pomnożyć, te pieniądze, co nie wyda. A jak ktoś, kto dostał te pieniądze, to wiadomo, dla takich ludzi są. Na 100%. Oni na takich ludziach żerują. Rozumiesz? No nie, wygrasz to lotkę na przykład, to sobie polecisz takim. Ale jak zarobisz na to, to ci będzie żal wydać na takie gówno. Nie no, bardziej nie chodzi mi o to, że nie może ich wydać. Może, tylko żal, po prostu żal. Na takie gówno. Ale nie no, bo to jest lot jakiś najdroższy z najdroższych. Są loty pierwszej klasy. Jakby, nie no, to może się inaczej nazywa. Nie ogarniam tego dokładnie, ale wiesz, o co mi chodzi. To jest pewnie jakiś najdroższy z najdroższych. Motorek. Samsung Galaxy Fold 2 jest tak drogi, że kupisz tylko 500 za milion dolarów. Co to jest za gówno telefon? Taki drogi. Jak inaczej Jeff Bezos ma wydawać swoje 230 milionów dziennie? No ale dla Jeffa Bezosa by zbudowali całą tą klasę samolotu. W masz sumie, tak bogaty. Zobacz jak PODODAJESZ wszystko ile będzie kosztować. Zaraz zobaczę, czekaj. Dziękuję bardzo, Amy. Obejrzmy to do końca. Ty to jest, jak to się nazywa, ten robot, co ci sam sprząta, tak? To jest takie drogie? Że tylko tyle ich kupisz? Jakaś stupy kamerka. Lego Star Destroyer. Co to jest za gówno? Musisz McLarena? Poczekaj jeszcze. Pizza 75 tysięcy. $629,000 wody. Kupisz za milion dolarów. Dobra. Nie, dobra. Egitka se śpi, to nie śpi. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę.